zacząłem jeździć jako narciarz, jako różne dyscypliny. Pierwsze freestyle, akrobacja, wyścigi, slalom, później szóstce, szybkość, rekord szybkości. Ale jak zacząłem marzyć o ekstremalnych nartach, bo poznałem Valencię i Buławę, to się musiało uczyć alpinizmu, bo oni byli rzeczywiście świetni spinacze, bo wychodzili zawsze tą samą drogą, co zjeżdżali, żeby znać śnieg, znać warunki na drodze na górę. Więc trzeba było. Ja nigdy nie byłem tak znawca, tak techniczny. Zawsze ktoś, miałem dobrego przewodnika, który wyciągał czasami liną, albo on dawał śruby, ja wyciągałem śruby, wiesz, za nim, lodowe. Ale na tyle się nauczyłem od tych ludzi, że nabrałem duży respekt, no duży szacunek właśnie do tych, co się spinali i wtedy wiedziałeś, o tu będzie kawałek bardzo oblodziony, czarny lód, bardzo niebezpieczny, tu trzeba nawet dać śrubę, rapel zrobić. Nauczyłem się, wiesz, takie basics, no, o spinaniu od tych ludzi. Spinałem się, jak byłem młodszy, po skałkach i to, ale mnie podobało się to, że jak byłem dobrym narciarzem, to zamiast schodzić z niebezpiecznych gór, gdzie zajmowało 3-4 godziny, schodzić na rakach, ja mogłem się za 5 minut zjechać. I to widzicie na filmie Bargiela, jak zjechał z K2, przecież tam jest cały sznurek spinaczy i doma on sobie zjeżdża koło nich zupełnie swobodnie. No Bargiel to w ogóle numer. Dzięki Bargielowi będziemy mieli więcej zainteresowania w ogóle zjeździe na nartach, bo Polska jednak jest krajem himalaistów i jestem w dobrym czasie tutaj, dzięki nim w ogóle jest zainteresowanie w nartach ekstremalnych. To była właśnie różnica między Patryk Valencią, Jean-Marc Boivin, oni już nie żyją, Boivin to niesamowity człowiek, on zleciał z Everestu na paralotni, ze szczytu, jest na YouTube video, wylądował w pierwszym kampie, był alpinistą, on w jeden dzień wyspinał się na Matterhorn, zjechał na nartach i później wyspinał się i na Delcie. Zjechał w jeden dzień trzy rzeczy z Matterhornu. Był niesamowitym. Sudan był bardziej sprzedawcą, taki od marketing. No też był spinaczem, wyszedł na McKinley i to, ale on często wychodził łatwiejszą drogą, a zjeżdżał drogą nieznaną i z niego trochę kpili przez to, bo i czasami helikopter używał. Jego największy wyczyn był Hidden Peak, gdzie rzeczywiście został w książce Guinnessa jako najwyższy zjazd. W 1982 roku miał najwyższy zjazd i do tego czasu on mówi, że nie ma dowodu, że ktoś zjechał z Everestu ani z K2, bo nie ma zdjęcia. Mu mówię, no przecież Sylwain, no kurczę, jest nie tylko zdjęcia, ale są z dronu urywki, jak Bargiel dochodzi na sam szczyt, biorę na tym zjeżdża, więc śmieszny facet, ale uparty szwarcia. Gdziekolwiek są piękne góry i piękne, duże ściany otwarte, strome, które nie były zjechane, to się patrzy na to i od razu się myśli, a tu by się dało zjechać, Alpa Mayo na przykład.
która była uważana na piękniejszą górę świata przez długi czas. Nie wiem, czy jakaś góra ją przebiła teraz. Jak zobaczycie, z dwóch stron są ściany, prawie z samego czubka. Piękne, otwarte, Bergschrank tylko na samym dole. Czyste linie, bez farfocylów, bo na stromiznie wszystko spada, nie ma lawin. Bo za każdym opadem od razu śnieg się zsuwa z tych dużych ścian. No w Andach miałem marzenia, wiesz, miałem straszny wypadek na Runra Parka. Byłem pierwszym Kanadyjczykiem, a mój przewodnik, 20-letni Americo Tordoya, był moim przewodnikiem, pierwszym Peruwianczykiem na szczycie i to było w 1979 roku, ale tam właśnie miałem mój najgorszy wypadek. 17 wyciągów, więc to kawał drogi. Żeśmy szli, to była już chyba noc nawet, bo była pełnia księżyca, pamiętam. Byłem taki zdezorientowany, chyba aż chory od wysokości. Ameryko prowadził, ja za nim. Wyjmowałem śruby, on wkładał. I tam właśnie lekceważąc ubrałem narty na samym szczycie. On mi mówił, zjedź trochę dalej na dół i tam ubierz, bo tu jest lód. Trzy zakręty i spadłem 900 metrów, kopertnając się z tej góry. Właśnie zaczynam tą książkę całą od tego wypadku. No tak to było. Nie, spinanie jest naprawdę... Musisz być alpinistą i mieć podstawy dobrego spinania, żeby te zjazdy robić porządnie. Teraz ci freeriderzy i to, no... Są ludzie niesamowici, taki jest Jeremy Hines, który zjeżdża szybkimi zjazdami z tych dużych ścian teraz, ale on jest unikalny. I to muszą być szerokie ściany, bo on taką ścianę, co Sudan robił 200 zakrętów, on 3 zakręty robi. Ale wie, że na dole jest bula duża, skacze przez Bergschrank i zatrzymuje się powoli na dole. Moi koledzy Eric Peyota i Trevor Petersen, no Trevor już nie żyje, zginął w kuluarku Ozmik w lawinie w Chamonix. Oni właśnie, ich bohaterzy też byli, Jean-Marc Boivin, oni byli 10 lat, chociaż 5 lat młodsi ode mnie, Eric jeszcze żyje. Nie, żeby to robić porządnie, wszystkich tych na serio zjazdowców ekstremalnych to są spinacze. A ci inni to, no takie szaleństwo, te freeride to, ale na przykład wąskim kuluarem nie zjedziesz na wprost, zahaczysz o kamień i wszystko się skończy za 15 sekund. Prawdziwe zjeżdżanie po tych ścianach powinieneś był się umieć zatrzymać na każdym zakręcie. No i technika była inna. Czasami w ogóle nie mogłeś, normalnie użyjesz dolnego kika, żeby obrócić się, a tam było tak stromo, że oni nową technikę, że górnym kikiem się odpychali od ściany. I Balonson wymyślił taki pedałowy zakręt, jak pedał od roweru, żeby się odbijać górną nogą zamiast dolną na zakręcie, więc wymyślili swoje własne techniki chłopaki. Byłem, no wiesz, byłem zaproszony na Everest w 1997 roku na filmowanie i miałem zjechać z nim ze szczytu północną stroną z Craigiem Kalonika. On był na ekspedycji ze Steve McKinney, gdzie zlecieli w północnej przełęczy w stronę Tybetu na Delta. To było, kurczę, było z 30 lat temu. I pojechałem na Everest i zrobiliśmy trek, aklimatyzację, ale on był niemożliwy, po prostu no tarliśmy się i nie chciałem być z kimś, z którym się tarłem na ekspedycji. Bardzo był, myślał tylko o sponsorach i to tylko pieniądze mu w głowie były i odeszłem od tej ekspedycji i wynajęliśmy dwóch szerpach z Polakiem kolegiem Paweł Baryniec i przeszliśmy do Gokio, zjechaliśmy sobie z trzech lodowców, zupełnie pierwszy raz ktoś na nartach i to była duża satysfakcja dla mnie, bo po prostu chciałem zjechać gdzieś w Himalajach na nartach. Doszliśmy później na Chala Pass do 6200 metrów, stamtąd zjechaliśmy. Śmieszna sytuacja, bo dwóch szerpów z nami były w klapkach, w ogóle butów nie mieli, a myśmy je musieli przez lodowce przechodzić, więc
Jednemu daliśmy nasze buty snowboard do deski, do snowboard, żeby ubrał. Więc dużo, dużo fajnych sytuacji. No, Joe Simpson mi dał dużą inspirację. Ja znam Joe'a z festiwalu z Banff, nawet się jego radziłem o kontakty wydawców po angielsku. I, no, jego druga książka dla mnie była najlepsza, This Game of Ghosts. To ta gra duchów, nie wiem jak po polsku ta druga książka się nazywała. I on mi dał inspirację do mojej książki w ogóle, bo on ma w tej drugiej książce może 6 wypadków, tam na drut spadł ogromny kamień i oni, wiesz, półka się obsunęła i oni na linach wisieli w śpiworach. I takie wypadki różne, 6, ale ja mam 13 takich dużych wypadków, więc myślałem, że dopóki żyję, trzeba książkę o tym napisać. I miałem straszny wypadek na paralotni, gdzie wleciałem w linię wysokiego napięcia. W Meksyku spaliłem strasznie nogę, ale no, żyłem i byłem tak wściekły na siebie, bo no i zawsze jest błąd pilota spinacza. Ja myślę, że teraz jest bardzo rzadko, gdzie sprzęt jest wada, bo technologia tak się posunęła, że zawsze jest wina albo spinacza, albo paralotniarza, albo narciarza. Robi te błędy i po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że przeżyłem te rzeczy i mam nadzieję, że nie zrobię tego samego błędu. Ale za każdym razem każdy wypadek był inny i powodowany przez inny błąd. Czasami błąd wybrania dnia, gdzie pogoda nie była dobra, dnia lawinastego, gdzie spadały lawiny. Wybór dnia, wybór pogody, to wszystko była moja wina, więc moja książka najpierw się nazywała po prostu Przeżyłem, jakieś inne słowa i mój kolega w Meksyku powiedział, no Peter, it's all your screw-ups, wiesz, to wszystko twoje błędy. Więc książka powinna się nazywać I Survived Myself. Ja przeżyłem sam siebie i ten tytuł został i rzeczywiście tytuł jest dobry, bo jest bardziej taki skromniejszy, bo przyznaję się, że prawie wszystkie wypadki, co miałem, to była moja wina. Dalej kocham puch, ale no już ciało rozbite, nie lubię, próbuję uciekać na południe, jak czasami jest świetny puch przed świętami, jak jest temperatura taka minus 5, to jest pięknie, ale jak jest wysokie ciśnienie, minus 20 przez 2 tygodnie uciekam do Meksyku i Meksyku, Kolumbii w listopadzie, bo tam organizujemy te imprezy, więc to jestem zajęty. Wracam na marzec, na narty, gdzie już słoneczko wychodzi więcej, dalej jest dobry śnieg, a u nas wysokie góry, więc do końca maja są wyciągi otwarte w Whistler na przykład.
przyjechałem do Tatr, nie miałem wiązań touring, ale spotkałem warszawiankę, która ze mną poszła na, chyba na Świnicę. Ponad kolana był śnieg i ja mówię, chodźmy tam, tam w ogóle nie ma, wiesz, nie ma śladów. A ja zawsze goniłem o pucho, świeży śnieg. Dlatego w ogóle zacząłem latać, myślę, bo tak lubiałem to uczucie, że pływasz w puchu. I zdecydowałem, że chyba chcę latać dlatego, bo lubię to uczucie tak strasznie. Bo latanie jest bardzo podobne do puchu, prawdę mówiąc. Lubię być sam. Mieszkałem, miałem łóżko w mieście przez ponad 20-30 lat w Vancouverze, ale to była tylko baza, żeby tam trzymać moje rzeczy, bo no, podróżowałem. I wreszcie no, w 89 roku kupiliśmy z moją mamą parcelę w lesie za Whistler, zupełnie na odludziu. I teraz czasami spędzam 2 tygodnie sam, pracuję sobie nad jakimś projektem, nad filmem. No, teraz książkę poprawiałem przez 3 lata. Jeżdżę na nartach, to też jest, to są wszystko samotne. Na nartach spotykasz ludzi na wyciągu więcej. Jak latasz, to też to jesteś z pilotami, bo wyjeżdżasz do latania i później się spotykasz na piwo, ale to są samotne sporty indywidualne. Jak byłem młodszy, próbowałem się wyścigować na drużynach. Nie byłem, muszę przyznać, nie byłem do spółki z innymi za bardzo. Zrobiłem kilka solo zjazdów, Andromeda, Robson, samemu, ale przeważnie się miało partnera, jednak bezpieczniej mieć partnera, jak ktoś się jednemu stanie, drugi idzie po pomoc. Najlepiej to 3 osoby, bo jeden zostaje z rannym, a trzeci idzie po pomoc. Odkryłem taką imprezę w Meksyku, gdzie jest 13 km bieg na górę, później jest zlot, czasami jest dłuższy lot, jak się są termale, dodaje się 1,5 HPS i później rower 14 km. I dużo atletów z tego wyścigu Excelps, Red Bull Excelps, oni, ci dobrzy piloci, co są atleci, we wszystkich sportach uprawiają wszystko. Mój dobry kolega w Meksyku mi pokazał to i zabrałem imprezę do Kanady. Miałem już 4 imprezy w Kanadzie. 3 lata temu Polak Michał Gierlach wygrał zawody w Kolumbii. Dominika Kasieczko z Excelps była 2. kobietą. Mamy nadzieję, że to się rozgłosi, bo to naprawdę fajne połączenie, takie bardziej dla wszystkich, jak nie jesteś takim, wiesz, ekstremalnym linoskoczkiem, to możesz tylko biegnąć albo zlecieć, albo i jest fajne, wszystko trwa 4 godziny, więc myślę, też szukam pretekstu na excuse, żeby przyjechać do Polski, bo jednak mam duży sentyment, mam jednak tę Polskę w sercu, jednak silną.
mój ojciec był dużym patriotą, bardzo dużo studentom pomógł przyjechać do Kanady i dostał swój honor i skałza, wiesz, z Polski profesor i gdzieś ma 5 doktoratów, on umarł 2 lata temu. Nie, i spinał się, był na Mount Kennedy z Robert Kennedy ekspedycją, więc mam w genach chyba trochę te góry od rodziców.